Na konkurs napłynęło blisko 500 różnorodnych prac. Formuła pozwalała fotografom na dowolną interpretację tematyki związanej z energią. Wybrać te najlepsze, jak przyznaje jury, nie było łatwo. Ciężko było wybrać, bo tematyka energetyczna kadr jest taką tematyką wielowątkową. Nie chodziło nam, żeby pokazać słupy energetyczne, nie chodziło nam, żeby pokazać samą energetykę, tylko właśnie pokazać energię, bo Polska Grupa Energetyczna to jest również energia nie tylko ta konwencjonalna, to jest energia również odnawialna, to jest również działania w sferze kultury, sztuki. W związku z tym to pokazanie tej energii, która nas otacza, czy to w przyrodzie, czy to w sporcie, czy to drzemiącej w samej nas, myślę, że w jakimś sensie spełniło nasze oczekiwania, bo te prace, które nagrodziliśmy, a chcę powiedzieć, że było bardzo trudno wybrać te 3-4 najlepsze prace, z tego względu, że nagród należało się więcej, w związku z tym również przyznaliśmy 10 wyróżnień. Jan Skwara zdobył pierwszą nagrodę, druga przypadła Maciejowi Dziekanowi, trzecia Marcinowi Grzegorczynowi. Wystawę pokonkursową można oglądać w holu na drugim piętrze MCK PG Giganty Mocy.